Zastanawialiście się kiedyś, co by się stało, gdyby wasz pies trafił do szkoły magii? Poznajcie Hawkersów, grupę psiarodziejów, którzy na każdym kroku wprowadzają magiczny chaos. Zamiast zamrozić jezioro, zmienili je w gigantyczny kocioł kisielu. A zamiast przyspieszyć bieg, jeden z nich zaczął poruszać się, ale nie szybciej, tylko do tyłu. Oj, chyba coś poszło nie tak. Dołączcie do Hawkersów, gdy próbują opanować psia klęcia. Czy im się uda, śledźcie, jak stawiają czoła magicznym wyzwaniom. Ale nie wszystko to psoty i chaos. Złote serce na futrze Hauriet kryje tajemnicę. Czy uda jej się odkryć sekret swojej magicznej mocy? Przygotujcie się na przygodę pełną magii, humoru i nieoczekiwanych psiaklęć. Subskrybujcie, klikajcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z przygodami Hawkersów. W dzisiejszym odcinku Futrzaności Hawkersi trafiają do psiogwartu. Zobaczcie, jak sobie poradzą. Hauriet Psioter nie była zwykłym szczeniakiem. Już od narodzin wyróżniała się spośród innych młodych piesków. Na jej futerku pośród miękkich, białych włosków widniał wyraźny złoty znak w kształcie serca. Ten symbol nie był zwykłą plamką, miał głębokie znaczenie, choć Hauriet jeszcze tego nie wiedziała. Nie rozumiała też, dlaczego wokół niej działy się dziwne rzeczy. Na przykład pies, który wyszczekiwał psiaklęcia, nagle zaczął mówić głosem diabła tasmańskiego. Albo maluch, który próbował rządzić, zamieniał się w Napoleona. Bulery i piłki same rzucały się w powietrze, żeby Hauriet mogła za nimi pobiegać. Gdy była malutka, jej rodzice zginęli w tajemniczych okolicznościach, a ona trafiła pod opiekę surowych i nieczułych ciotek, które nigdy nie mówiły jej o przeszłości. Hauriet po pewnym czasie przestała dopytywać. Jak tylko mogła, uciekała z zimnego domu do swojej przyjaciółki Psioni, z którą bawiła się całymi dniami. Kiedy Hauriet skończyła 2 lata, stało się coś nieoczekiwanego. Była akurat w parku, kiedy zerwała się wichura. Wiatr przyniósł jej wiadomość. Wezwanie do psiogwartu. Hauriet nie miała pojęcia, czym jest psiogwart, ale żądna psygód i wyrwania się z nudnego domu postanowiła wyruszyć w psygodę swojego życia. Podróż była długa, a wskazówki dotarcia na miejsce nie były do końca jasne. Czasem błądziła, spotykała po drodze dziwne stwory. Wyruszyła za wskazówkami. Szukała fioletowego krążka, który miał być jej kluczem do psiogwartu. Miała biec za nim, złapać go i wbiec do jeziora. I tak w magiczny sposób znalazła się w rzece leżącej na terenie psiogwartu, szkoły psiarodziejskich sztuczek i magii. Następnie wystarczyło wyjść z wody i wejść do zaczarowanego lasu, w którym odbywało się spotkanie pierwszoroczniaków. Zebrało się już trochę psów. Pojawienie się Hauriet wywołało nie lada poruszenie. O jej bohaterskich rodzicach i jak pokonali sam wiesz kogo, mówiono we wszystkich psiarodziejskich domach. Tyle, że Hauriet nie miała pojęcia, co się wydarzyło i kim jest sam wiesz kto. Nie wiedziała też nic o tym, że znak serca na jej futrze jest symbolem wyjątkowego dziedzictwa. Nie było jej jednak dane o to zapytać, bo nagle zapanowała całkowita cisza. Na magicznej ścieżce pojawiła się majestatyczna postać Haubusy Psiebledor, psiektorki psiogwartu. Jej śnieżno-białe futro lśniło niczym płatki świeżego śniegu pod księżycowym światłem, a w oczach tliła się niezwykła mądrość i ogromna moc. Haubusa potrafiła wyszczekać najpotężniejsze zaklęcia znane psiarodziejom oraz rozwiać ogonem najmroczniejsze czary z łatwością, z jaką liść pada na wietrze. Choć nikt naprawdę nie wiedział, ile ma lat, krążyły legendy, że przemierzała magiczne krainy od czasów, kiedy pierwsze drzewa zaczęły szepnąć. Długowieczność miała zawdzięczać piciu wody z magicznego źródła. Jej mądrość i doświadczenie stanowią bezcenny skarb dla każdego młodego psiarodzieja. Wszystkie pary oczu były wlepione w psiektorkę. Ta zaś patrzyła w magiczną wodę i przydzielała kolejnych uczniów do jednego z 4 domów. Szczekogryfu, chałupówciarni, kruczarni i ślizgonia. Odważna i żonna psygód Hauriet trafiła do szczekogryfu. Tam poznała border collie Ronkę, która szybko stała się jej najlepszą przyjaciółką. Stały się niemal nierozłączne, całymi dniami biegały i psociły.
któregoś razu chciały się poślizgać na jeziorze, ale coś im nie wyszło i zamiast lodowiska wyczarowały kisiel, z którego próbowały się wydostać płynąc. Także na zajęciach psiaklęć nie zawsze udawało im się wywołać pożądany efekt. Hauryk, ćwicząc na Hermiogonku zaklęcie zamrażania, spowodowała, że został on oblany kleistą mazią, za co przez tydzień chodził na nią obrażony, bo śmierdziało mu futerko. Największych trudności przysparzało jej jednak zaklęcie Transmutamus. Nie mogła całkowicie zamienić się w inne zwierzę. Jednak mistrzem w niezamierzonych wpadkach był psiekuś nieporadek. Zamiast przyspieszać kogoś, sprawiał, że biegł on do tyłu, a zamiast zamienić się w słonia, dodał sobie wąs. Hermiogonek ziewał z nudów, przyglądając się zmaganiom swoich kolegów. Żadne zaklęcie nie sprawiało mu trudności. Wszystkie, czy to zamrożenie, czy stworzenie źródła do picia, wychodziły mu perfekcyjnie. Także na innych lekcjach był prymusem, uwielbiał popisywać się swoją wiedzą, zawsze stawał na dwóch tylnych łapkach i wyrywał się do odpowiedzi. Z czasem także Hauriet nauczyła się kontrolować swoje magiczne zdolności pod okiem mądrych psiofesorów. Bez trudu potrafiła podnosić przedmioty, przemienić piłkę w psa, czy przenosić się w inne miejsce. Opanowała także zaklęcie Transmutamus i bez trudu zmieniała się w dzikie zwierzęta. Hauryt, która szybko zadomowiła się w psiogwarcie, jeszcze nigdy nie była taka szczęśliwa. W końcu dowiedziała się, że jej rodzice byli nie tylko wybitnymi psiarodziejami, ale także walczyli z najgroźniejszym psiarodziejem tego świata – Psiortem Pjoldemortem. To właśnie on, w nocy, gdy jej rodzice zginęli, próbował zabić także ją. Jednak potężna magia ochronna matki sprawiła, że czar odbił się, zabijając Pjoldemorta i pozostawiając złoty znak serca na białym futrze Hauryt. Dowód ogromnej matczynej miłości. Ciąg dalszy nastąpi. Jesteście ciekawi, co się wydarzy dalej? Subskrybujcie.